Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest ze mną, uwaga, kto? Lucky, ty, siemano, mordy. I dzisiaj będziemy podróżować po różnych wymiarach, wchodząc właśnie w te portale, które znajdują się za nami. Ale to nie wszystko, ponieważ zabawimy się również w koło fortuny, które tutaj dla was przygotowałem. I razem z Lucky będziemy właśnie tutaj losowali, do jakiego portalu mamy wejść. Także jej, będzie naprawdę super. Bardzo ciekawie będzie. I ogólnie taki challenge'ik może ustawimy. 6000 kciuków w górę. Lucky, myśli, że to dobry tutaj ten challenge'ik dla widzów? Tak, dają radę, dacie radę, wbijcie 6000 jak nie więcej, żeby G-Playowi poprawić humor. Dobra, dokładnie tak. Dobra, także jesteśmy razem z Lucky właśnie gotowi do losowania. Może na początku zagramy w papier, kamień, nożyce, kto będzie zaczynał. Weźmiemy sobie oczywiście łuki, strzały i będziemy po prostu losowali różne kolory. Ogólnie Lucky ma jeszcze... Oła, przestań, mordeczko stary, bo nas tu będą niebezpieczeństwa. Zobacz, tam w ogóle widzę jakichś pigmenów, którzy starają się wydostać z tych portali, także tam jest chyba bardzo niebezpiecznie. Mam nadzieję, że masz drabinki i będziemy mogli wejść do tych wysokich portali. Damy, mam nadzieję, sobie jakoś radę. Gramy w papier, kamień, nożyce, chociaż nie wiem, jak to zagramy, ale dobra. Na 3, 2, 1 mówimy. Papier, kamień albo nożyce. Jak powiem dobra. 1, to mówimy. 3, 2, 1. Kamień! Kamień! Ja też kamień. Dobra, jeszcze raz. 3, 2, 1. Nożyce! Nożyce! O kurcze. 3, 2, 1. Papier! Kamień! Jest, wygrałem. Także będę pierwszy losował i uwaga, koło fortuny rusza. I co wylosujemy? O kurczę, wylosowałem crafting, ale ogólnie właśnie mieliśmy małe problemy z craftingiem, tam został crafting, ale zamiast craftingu jest właśnie szklany ogólnie portal, dlatego udamy się tutaj do szklanego. Tutaj musiałem właśnie zamienić ten portal, bo mieliśmy małe problemy, ale myślę, że teraz już nie będzie. Dawaj, Lucky, drabinkami tutaj się jakoś będziemy musieli dostać i zobaczcie w ogóle, jakie tutaj cząsteczki latają, z tych portali. Jest naprawdę niebezpiecznie, ale mam nadzieję, że się uda. Dawaj, wskakuj, mordeczko, pierwszy do tego portalu. Dobra, ja pierwszy, tak? Dobra, tak. uwaga. Skakuj. Dobra, Lucky już się przeniósł do innego wymiaru. Słuchajcie, teraz czas na mnie. Także skakujemy, bang. Lecimy, ja nie mogę. Ale piękny świat, stary, jak to fajnie wygląda. Wszystko jest przezroczyste i normalnie widać, jak ten świat załadowany jest ładunkami wybuchowymi. Czy ty to widzisz, stary? Widzisz? Widzę, to jest super niesamowita sprawa. Ten świat jest naprawdę cudny. I zobacz, możesz tu, masz tu nieograniczoną ilość właśnie szkła. Tak, ale kurczę, nie można tego wydobyć. Słuchaj, tutaj jest jakaś skrzynka, sprawdzimy. Ty, jakieś tutaj kolorowe szkła są. Szklany wymiar, jest jakaś książka, słuchaj, przeczytam ci ją. Witaj w szklanym świecie, jest to najjaśniejszy wymiar, jaki istnieje. Znajdziesz tu szkło we wszystkich kolorach i różne niespodzianki. Pod żadnym pozorem nie wysadzaj tylko TNT, bo szkło jest bardzo kruche. Okej, także nie możemy tutaj wysadzać TNT, a jest ich naprawdę sporo i to trochę kusi, co? Ja mam tutaj akurat zapalniczkę i coś bym sobie odpalił. Patrz, w ogóle tu jacyś ludzie mieszkają, ej, coś jest. O kurcze, to przy takich stanowiskach produkujemy szkło. Zobacz, to ci ludzie tutaj produkują szkło przy takich stanowiskach i nawet jakieś specjalne okulary tutaj mają normalnie chyba do produkcji. Nie no, bardzo fajny świat, słuchaj, mi się ogólnie podobał. Druga zapalniczka, znalazłem jeszcze zapalniczkę. Kurczę, normalnie mnie los kusi, żeby odpalić ewidentnie jakieś TNT, tylko może być tak, że odpalimy jedno TNT i wysadzi się cały świat, słuchaj. Przygotowałem ci tutaj, zobacz, przygotowałem ci tutaj już. Nie, stary, za dużo ich tutaj jest, zobacz, jakby one sięgnęły te na dole, te TNT, słuchaj, to co by się stało, to by, kurczę, była jedna wielka eksplozja. Możemy wysadzić, ale tylko tyle. A czy o nie! Kurczę, uciekaj. To może być niesamowity duży wybuch. Uf, o nie, wow. Poszło dalej, stary, o nie, poszło dalej, ale patrz, kurczę, jak mało brakowało i by zaraz to wszystko poszło. Jeszcze dalej. Nie, patrz, no, kurczę. On jest oburzony, zobacz, jak on biega w ogóle, ten villager mówi, stary, co wy tutaj niszczycie moją fabrykę szkła. Dobra, zwiewajmy, stary, chodź, idziemy, pójdziemy gdzieś indziej, bo tutaj jest niebezpiecznie, tutaj może zostać wszystko wysadzone. Uciekajmy. Świata. Okej, dobra, wow, jesteśmy z powrotem, słuchaj, i teraz ty będziesz losował. Masz łuki, strzały? Masz, dokładnie. Mam, możemy strzelać. O, trafiony, zatopiony, no dobra, w takim razie, uwaga, jesteś gotowy? 3, jestem. 2, 1 i... I proszę bardzo, emeraldowy, Lucky właśnie strzelił emeraldowy świat, także będziemy się ładowali do emeraldowego świata. Dawaj, wskakujemy, 3, 2, 1, dawaj, ty pierwszy, tak, czy wow. Ja pierwszy? Dobra, ja drugi wlatuję tutaj i zobaczymy, co nas tutaj będzie czekało. Wow, jak to jest super, zobacz, G-Play, zobacz, jest skrzyń na początku, to jest jakaś, jacie, stary, w ogóle tutaj jest takie fajne niebo, zielone i ja nie mogę, tutaj ten wiatr wieje cały czas z tego portalu, fajnie to wygląda, emeraldowy wymiar, słuchaj. Witaj w emeraldowym wymiarze. Możesz tutaj pohandlować z wieśniakami lub jeśli jesteś chory lub ranny, możesz się uzdrowić w szpitalu.
Nie kradnij tylko emeraldów, bo tutejsi wieśniacy nienawidzą złodziei. O kurde, nie możemy, stary, zabrać. Ej, ty już zajmowałeś tutaj emeraldy, stary, oddaj to może. Ja nie mogę, oni nie lubią złodziei, kurczę, co jak dobra, się wkurzą. Dobra, odkładam, ale jeden blok muszę wziąć, żeby się z nimi spróbować wymienić, dobra. No, ja też chcę tutaj pohandlować, kurczę, co twój ma? Ten, kurczę, ten nie chce ze mną handlować, a ten twój, oni z tobą chcą handlować? Bo no właśnie, mną... jakoś tak, chyba się zorientowali, wiesz, stary, co chcą z tą handlować, bo że... Oddajmy im to, oni widzieli, że my ze skrzyni zabraliśmy te emeraldy. Lepiej, ty, jakieś ptaki, nietoperze tutaj latają, słuchaj. Dobra, także targi tutaj są, ale podobno też można się tu uzdrowić, słuchaj. Ty, tutaj jest, nie wiem, jakiś szpital czy coś. Patrz, kurczę, jaki szpital. To tutaj chyba o to chodziło, o uzdrowienie w tym szpitalu. Fajnie to wygląda. Słuchaj, ja, mi na razie nic nie dolega, jestem dosyć zdrowy, ale w sumie jeśli zachoruję, no to będziemy mogli się tutaj udać i się wyleczyć. Fajnie, fajnie tutaj to wszystko wygląda i naprawdę jest tu pełno emeraldów, aż kusi, żeby je zebrać, nie? Słuchaj. No właśnie, ale ci villagerowie później się obrażą i nie będą chcieli się z nami wymieniać. Oto w takim razie, wiesz co, odpuścimy sobie. Dobra, czekaj, odpalę tu TNT, mam nadzieję tylko, że w pobliżu nie ma żadnych. Możemy im trochę tutaj zniszczyć. O nie, stary, o nie, tutaj jest chyba więcej TNT. O, ja nie mogę, tu było jakieś ukryte. Dobra, stary, zaraz się wkurzą wieśniacy, lepiej zwiewajmy, stary, z powrotem. Teraz ja będę losował, do jakiego portalu pójdziemy i zwiedzać. Ale tutaj naprawdę fajny portal, fajny wymiar wody. W ogóle zobacz, tutaj jest woda na dole, nawet tutaj wodę mają. Także fajnie, no, ale wracamy super. Już, wracamy już do naszego świata. Także bęk, wlatujemy z powrotem. Okej, jesteśmy i teraz uwaga, ja będę losował. Normalnie zabawimy się z powrotem w koło fortuny i normalnie teraz byliśmy już w tych dwóch, to teraz lecimy dalej, ja teraz bęk, normalnie wylosowałem bedrockowy, stary, ja nie wiem, co nas tam może czekać, jakiś, kurczę, bedrockowy normalnie portal, w ogóle z niego nie wieje, on jest jakiś wyjątkowy, słuchaj, a bardziej takie cząsteczki właśnie z niego lecą, niż żeby wiało tak z niego, tak, także tam jest to dosyć spokojnie. To jest jak z nederu, te cząsteczki są jak z nederu, ale wydaje mi dobra. Się, że może być tam groźnie. Ja wskakuję, stary, ja, o kurczę, mordeczko, gdzie my jesteśmy, tutaj jest pełno szkieletów, jakieś, kurczę, czaszki, nie czaszki, co to jest? Co to jest? Ale kurczę, to jest widzisz strasznie. To? Ja się strasznie boję, Gplay. Weź w ogóle zobacz. To jest jakieś... Nie waż się ich wypuścić. Ty, tutaj są uwięzieni wieśniacy jacyś. I ktoś napisał, żebyśmy nie ważyli się przypadkiem ich wypuścić. Czekaj, tutaj jest jakaś książka w jakimś dziwnym schowku. Słuchaj, przeczytamy, co tutaj jest. Jesteś w najstraszniejszym świecie. Zginęło tu bardzo dużo ludzi. Uważaj na siebie. Wysadzaj TNT niż bedrock. Ta niby z TNT myśli, że możemy bedrock? Mi się zdaje, że nie. I tak nic to nie zmieni. Twoim zdaniem jest zależenie... Znalezienie kilofu i uwolnienie ludzi, słuchaj. Czyli musimy znaleźć tutaj kilof i uwolnić tych ludzi, ale nie wiem, gdzie my ten kilof możemy znaleźć, tym bardziej, że tam była tabliczka, że pod żadnym pozorem nie możemy normalnie tych wieśniaków uwolnić. Tutaj też jest, zobacz, jeden typek, jest tutaj TNT, no i kurczę, w sumie ten świat naprawdę jest pancerny, bo co z tego, że wysadzimy tu TNT, jak nic się nie stanie, słuchaj. Gdzie tylko jest ta skrzynka? Myślisz, że uwalniamy tych ludzi, czy lepiej stąd zwiewać i nie robić sobie problemów? Co? Wydaje mi się, że fajnie by było uwolnić tych ludzi i zwiać. Czekaj, ja widzę tylko skrzynię, zobacz, u góry jest bez jakaś kitu. Skrzynia. Tutaj jest ta skrzynia, tu chyba o to chodziło, słuchaj. Tam jest kilof w środku? Jest. O, dobra, jest kilof, ty, słuchaj. Ja mam pomysł, uwolnijmy tych ludzi i później dopiero zwijemy i tak nikt się nie zorientuje, że to my. Tak, stary, zwijemy i normalnie wysadzimy tu jeszcze TNT, zobaczymy, czy ten bedrock taki trwały. Tylko uważaj, bo tutaj jest pełno jakiegoś węgla, można się pobrudzić, jest pełno kolców i kurczę, słuchaj, tutaj naprawdę jest rzeczywiście dużo ludzi zginęło, zresztą widać to po tych kościach wszędzie. Dawaj, wypuszczamy ich, słuchaj, odpalamy tutaj jakieś ładunki. Słuchajcie, ludzie, zwiewajcie stąd, tutaj macie portal, uciekajcie stąd. Stąd razem z nami, tylko nie mówcie, że to my, nie mówcie, że czekaj, to my. Czekaj, zniszczę tutaj, ich... zobaczymy. Man... O nie, wszedłem, stary, kurczę, nie zauważyłem tego wybuchu, ale z powrotem do ciebie wracam. O ja, jak mogę tam mogę ci opowiedzieć wybuchło? Co najwyżej. Trochę wysadziło, ale dobrze, że się nim nic nie stało. Dobra, teraz są wolni, słuchaj, dobra. Zanim nas ktoś tutaj złapie, ty, w ogóle tutaj jest lawa na dole, nie jest woda, nie jest tak milutko. Wszędzie też są TNT ładunki wybuchowe, nie jest już tak kolorowo. Także dawaj, uciekamy może stąd, bo zaraz ktoś nas tutaj dorwie i kurczę, skończymy tak jak te wszystkie szkieletory. Dobra, jesteśmy, lećmy, stary. Lećmy stąd, nie ma teraz tutaj... ty losuj.
losujesz, opóźniać. Dawaj. Dobra, teraz ja losuję. Bądźcie gotowi na coś fajnego i uwaga, i wow! Wow, redstonik! Redstonik stary wleciał, także co, wskakujemy, ja wlatuję pierwszy, bang! Zobaczymy, co nas tutaj będzie czekało. Jaki czerwony świat! Ty, w ogóle są tutaj lampki, ale fajnie. Fajnie bez kitu, że tutaj one są od razu aktywowane. Tu jest naprawdę dużo energii, słuchaj, ten redstone normalnie zasila ten cały świat i tutaj można naprawdę z tego elektrownię jakąś by zrobić, co? Idź za kablami, słuchaj. Ty, ale czekaj, bo tu jest jeszcze jakaś skrzynka. Weź zobacz, co w tej... O, jakaś książka jest. Weź za tą książkę. Dobra. Super, że nas odwiedziliście. Mam pewien problem. Ktoś przeciął mi kabel, który otwierał drzwi. Nie mogę wyjść z pokoju, słuchaj. Ktoś przeciął jakiś kabel i nie może wyjść z pokoju. Pomóż mi, a dam ci tyle redstone'a, o ilu ci się nie śniło. Wiem, dobra. Co to chodzi o to, żeby wydostać go, bo chyba mu się drzwi zatrzasnęły i ktoś mu uciął kabel. Dlatego musimy iść, chyba tutaj jest napisane, że idź za kablami, także idziemy za kablami i musimy poprowadzić redstone. Dobra, ja stary wziąłem ten redstone, czyli gdzieś tutaj ktoś musiał przeciąć jakiś kabel i dlatego pewnie drzwi nie może otworzyć. Słuchaj, typek jakiś tu jest uwięziony. Nie wiem skąd on wiedział, ale kurczę stary, ty tutaj chyba nie ma, a nie, jest. Nie, dobra. Nie, chodź, czekaj. O, tu jest ten domek jakiś, zobacz, tu jest ten domek jakiś. Poczekaj. O, widzisz, tutaj ten sygnał nie jest doprowadzony. Bez kitu, słuchaj, uwolnijmy. Ty, tam jest jakaś skrzynia w ogóle, jest typek. O kurczę, proszę pana, uwolniliśmy pana, już może jest pan wolny, może pan wyjść, ale kurczę, zagadka. Ty w ogóle zobacz, proszę ile tutaj bardzo, oni mają redstone'a, repeatery, wszystko. O kurde, mordeczko. Czy ty to widzisz, ile tego ja jest? Ja wezmę to, spoko, przyda nam się, jak będziemy chcieli zrobić jakieś fajne mechanizmy, dobra, to dobra, co? Dobra, ja nie mogę w ogóle, notebloki są, jakaś twierdza ogromna, ten świat jest naprawdę czerwony, ale nie jest taki miły, bo słuchaj, bo jest lawa na dole, jest pełno lawy, normalnie, ja bym tutaj normalnie połapał ryby, tak jak kiedyś łapałem ryby, normalnie taki pan mnie kiedyś nauczył łapać ryby w lawie i nawet nagrałem właśnie z tego odcinek kiedyś. Tak, ja pamiętam i w ogóle te ryby, było tak dużo tych ryb, że każda ryba odpowiadała jakiemuś blokowi albo rzeczy, co? Tak, one miały miliard zastosowań, słuchaj. Bardzo mi się podoba ten świat. Kurczę, powiem ci, że tutaj aż kusi, żeby wziąć TNT i postawić, ono się samo aktywuje. Odpalamy? Odpalamy, patrz. Oczywiście, że tak. Uwaga, że to będzie super. Na zakończenie, uwaga, bang. Nawet nie trzeba aktywować, wystarczy położyć TNT gdziekolwiek na tym świecie i zostaje odpalone. Także wracamy i losujemy dalej. Teraz ja losuję, czy kto? Tak, teraz twoja kolejka, ja wylosowałem redstone'owy. Dobra, to lecimy dalej, uwaga. Wow, kurczę, i diamentowy, słuchaj, diaksowy mamy, ja nie mogę. Diamentowy, ale to będzie super, dobra, już rozstawiam tutaj drabiny nam specjalnie. Dawaj, drabinkę, już się nie mogę doczekać diamentowego, o kurde, to będzie sztosik. Dawaj, lecimy, wskakujemy do środka, ale to będzie normalnie epic, ja już tutaj wskakuję, ładuje mi się świat. Ty, jesteśmy, słuchaj. Ty, to jest jakiś sztos banger, zobacz w ogóle, jaki to jest fajny świat, taki przejrzysty i takie niebo niebieskie, przecież tu jest superowo. Stary, ja normalnie tutaj widzę takie bogactwo, tutaj jest tyle pieniędzy, że nikomu się nie śniło, słuchaj, patrz, kurczę, normalnie są zbrojki nawet przygotowane z mieczami, myślisz, że to dla nas? To dla nas, bierzemy, oczywiście, że tak, ja tutaj miecz biorę, dobra, tutaj zbrojeczki. Dawaj, bierzemy, słuchaj, także ja już mam ubrane na siebie, bang, ty, ale myślisz, że kurczę, to nie jest ten kogoś, co jak ktoś, tam są jacyś ludzie w ogóle, słuchaj, i tam jest na górze skrzynia. O kurczę. Widzisz, skrzynka tam jakaś jest, słuchaj, chodź, idziemy na dół zobaczyć. Ty, oni pilnują tej skrzynki, może tam jest coś jeszcze bardziej wartościowego niż teraz co wzięliśmy, te diamentowe rzeczy, chodźmy tak, tutaj. Tak, stary, mi się wydaje, że tu tam jest jakiś skarb, ty, możemy normalnie iść tutaj na taletę, ale ja zobacz. O, jeszcze z dwóch stron. Kurczę, co oni tutaj talety mają? Ty, ale czekaj, bo tutaj są jakieś straszne rzeczy, piła i jakieś ten. Oj, kurczę, jest książka, czekaj, przeczytamy to, zobaczymy. Jest to najbogatszy ze wszystkich wymiarów, lecz skrywa magiczną klątwę. Jeśli zabierzesz choć jeden blok diamentowy, będą cię prześladować straszne diamentowe duchy. Uważaj! Stary, nie możemy wziąć kurczę ani jednego bloku diamentowego. To nie... Ale nic nie mówili o zbrojce ani mieczu. No dokładnie, w sumie nie wiem stary teraz co robić, ale ja się boję, tutaj jest pełno bloków diamentowych, aż kusi, żeby sobie go wziąć, słuchaj. Ale ja nie chcę, żeby mnie nawiedzały jakieś diamentowe duchy. Ty, jest jacuzzi stary, mają tutaj nawet jacuzzi, ty, ja nie mogę tutaj wskoczyć coś. O kurde, nie mogę tutaj wskoczyć, nie doskakuję. A ja normalnie, zobacz, usiadłem, o. Czekaj, bo ty tędy wskoczyłeś chyba, pyk.
Oj, dobra, jesteśmy w jacuzzi, słuchaj. Ja nie mogę, fajnie, ale kurczę, stary, trochę się obawiam, bo co jak nam przypadkowo tobie przyjdzie do głowy, że weźmiesz jakiś blok? Ty, stary, a co robimy z tym? Co robimy, kurczę, z tą skrzynią? Ja bym tam, kurczę, w sumie może odstawił TNT, czekaj. No ta, no oczywiście, że tak, zrób nie, to. Ono spadnie, stary, ono spadnie. Masz jakiś blok? Czekaj, byśmy musieli zrobić tak, tak. Mam blok. Mam pomysł, spokojnie. Mam pomysł, słuchaj, zobacz. Bęk i słuchaj, uciekaj, mam nadzieję, że oni nam krzywdy nie zrobią, jak coś weź już łuk do tego. Stary, jak ty się o nie, kurczę, jakiś tutaj większy wybuch, słuchaj, jest, ale... Czekaj, on idzie do nas, idzie, zbliża się, chowaj się, o nie, dawaj go, żeby kurczę, tylko nie przyszedł tu. Słuchaj, tam są diaksy, widzisz to? Mieliśmy nie brać bloku, a to nie jest blok, tylko diamenty w czystej postaci, dasz radę tam doskoczyć? Pewno, że tak, albo czekaj, strącę je na ziemię, czekaj, o kurczę, na dół. Ja tam nie wchodzę, stary, bo jeszcze, kurczę, nie wyjdę stamtąd, nie mam nawet czym się podsadzić za bardzo. Ja nie mogę. Są schody, dobra, ja wezmę. Dobra, mam. Chcesz dobra. Parę diamentów? Nie, no stary, powiem ci, że kurczę, ja się boję, ja nic nie chcę z tego świata, ja wiesz co, ja chyba zostawię, ja tą zbrojkę tu zostawiam, nie chcę jej i tego mieczyka też, bo jeszcze kurczę, jakąś klątwę na mnie ten świat zrzuci, ja wolę nie ryzykować, wiesz, dobra, to jest ja bardzo ryzykowne dla mnie. Dobra, ja też wciągam tą zbrojkę i też chyba nie biorę, zastanowię się jeszcze, czy biorę, czy nie, ale wracajmy już do tamtego świata. Wracajmy, kurczę, bo ja mam dosyć tego, w ogóle fajnie się tak podróżuje po różnych światach, co, po różnych wymiarach, naprawdę są one bardzo ciekawe i fajnie się tutaj zwiedza je. Słuchaj, już tyle zwiedziliśmy, już mieliśmy tak, raz, to mieliśmy, słuchaj, teraz ty będziesz losował, ej, nie strzelaj tutaj, tylko losuj, słuchaj. A dobra, ty, G-Play, muszę ci się do czegoś przyznać, zobacz, klątwa chyba mi napadnie. O, stary, wziąłem parę tych bloków. Kurde, zabieraj to ode mnie, ja tego nie chcę widzieć, ty oddaj to, lepiej to wrzućmy z powrotem do tego portalu, bo nas, kurczę, klątwa, ty jesteś mądry? O nie, stary, kurczę, niech one wracają tam, losuj, kurczę, szybko, ja nie mogę, ale się teraz stykałem, kurczę. Dobra, losuj, mordeczko. Uwaga, zostały nam jeszcze dwa. Gold, trzy. SpongeBob i... I TNT, trzy. Stary. I TNT, dobra, złoty wylosowałeś. Dawaj, skakujemy do złotego. To też chyba jakiś będzie bogaty, co? Wydaje się być bogatym, kurczę, złoty. Słuchaj. Tutaj jak widać skrzynka jest, pierwsze co widać. Wow, drzewka tutaj nawet rosną. Ty, czekaj, jest książka, przeczytamy. Witaj na złotej planecie. Jest tu dużo złota, jednak pamiętaj, że jeśli wykopiesz bloki złota i zabierzesz do swojego świata, będziesz miał pecha przez całe życie. Jest o tu nie. Jednak ukryta skrzynia, która jest tu, którą stworzy czekaj. Jest tu skrzynia, która stworzy cię człowiekiem bogatym, słuchaj. Także jest tu jakaś skrzynia ukryta, którą można tak naprawdę wziąć sobie chyba te rzeczy z tej skrzynki. Tak wywnioskowałem z tych informacji, słuchaj. Lampy, czekaj, tu jest coś napisane. Poprowadzą cię do skrzyni. Lampy poprowadzą mnie do skrzyni, słuchaj. Ale jakie lampy? Ja tutaj nie widzę. Są tutaj jakieś lampiony, ale ten świat jest ładny, słuchaj. Drzewka są, jest tak ładnie, kurczę. Normalnie tutaj woda jest epicko. Podoba mi się tutaj. Bardzo ładnie. Dobra, fajnie, idziemy za lampionami, ale co? Ale w ogóle ciekawe, co to za głowy. Tu są głowy creeperów, zombiaków. Ale zobacz, parę tych drzew jest tutaj. Jest twierdza jeszcze, zobacz. Wow, ile ludzi. Kurczę, stary, w ogóle tutaj prowadzą te lampiony gdzieś cały czas. Ej, wynocha, kurczę, ludzie. Ja nie mogę, stary, oni tutaj normalnie nas prowadzą gdzieś dalej. Patrz, jakiś most tutaj z drewna jest wybudowany. Zobaczymy, gdzie te lampiony prowadzą. Rzeczywiście. O, czekaj, kurczę. Ty, te lampiony nas prowadzą tutaj, do tych owoców. Co, nie ma tutaj już nic innego, słuchaj? No nie, no my nie chcemy, kurczę, jeść. Ja tutaj mam mięcho, kurczę, jak jesteś głodny, to ci dam. Nie chcę mi się ale owoców zobacz, jeść. Zobacz, co jest w środku tych skrzyń. Stary, to jest poukrywane, kurczę, złoto. Dawaj, bierzemy. To chyba ten ukryty skarb, o którym tam ktoś pisał na samym początku. O, kurczę, to możemy już brać. Ja biorę już tutaj ze skrzyń wszystko. Tylko, wow. Tylko mordeczko, słuchaj, nie staraj się nawet wykopać tego złota, tych bloków, bo będziesz miał pecha cały czas. Lepiej się nie waż. Nie. W tym momencie już nie chcę tego robić. Nie popełnię tego samego błędu, co właśnie w portalu diamentowym. No, powiem ci, że kurczę, to jest ryzykowne, kurczę. Ci ludzie może tutaj utknęli na zawsze, bo na przykład, wiesz co, wykopali jakiś blok, albo tutaj po prostu mieszkają i to jest ich świat. Nie wiadomo w ogóle do kogo on należy, ale naprawdę też jest dosyć fajny. W ogóle tutaj oni, widać, się alchemią interesują, mieszkańcy tego świata, także jest dosyć ciekawie. I nawet tutaj jakieś krzesełko takie do ćwiczeń, wygląda jakby do ćwiczeń. Nie, no, tutaj to jest jeszcze... siłowni, pokojarzy takie właśnie siłowniane. Nieźle, słuchaj, bardzo fajnie, ale szkoda, że nie możemy wziąć złota, aczkolwiek i tak bardzo dużo zarobiliśmy na tym świecie, słuchaj, ja tu wziąłem tyle złota do EQ, co ty tam jeszcze szukasz, mordeczko, bo ja tutaj już przy portalu, myślę, że kurczę, chcę stąd zwijać, bo jestem ciekaw, tak, co nam tak, przyniosą następne. Stąd.
Zwijajmy stąd, dobra, wchodź już do portalu, ja już lecę do ciebie. Dobra, kurczę, jesteśmy z powrotem tutaj. Lucky w ogóle, kurczę, stary, tutaj ten blok diamentowy tutaj jest, weź tym coś tym zrób. Kurczę, tutaj zaraz jakaś klątwa nas normalnie nawiedzie, weź to gdzieś wywal z powrotem do tego świata. Rzucam z powrotem do tego, dobra, jest git, dobra. Dobra, słuchaj, teraz ja tutaj losuję. Losujemy i co mi się uda wylosować? O kurczę, spongebob stary, czyli gąbkowy świat. Zobaczymy, co tam nas czeka. Zostały nam tylko dwa światy. Spongebobowy i TNT, kurczę. Także jestem ciekaw, co tutaj właśnie znajdziemy ciekawego. Lecimy tutaj. Ty tamtędy sobie poszedłeś. Ja nie mogę. Stary, tutaj normalnie są kotwice. To jest chyba podwodny jakiś świat. Ja wiem, że ze Spongebob stary tutaj normalnie pewnie gdzieś go znajdziemy czy coś. Słuchaj, jest jakaś tak, skrzynia. Tak, to na pewno, to jest spongebobowy świat. Teraz jesteśmy pod wodą, wydaje mi się. Może tu zaraz znajdziemy jego dom taki fajny. Stary, witaj w szalonym świecie Spongeboba. To on tutaj rządzi, więc nie próbuj nic kombinować. Możesz go znaleźć w podziemiach tego wymiaru. Ty, czyli on gdzieś, kurczę, jest w tym świecie, w jakichś podziemiach, słuchaj. Ale nie wiem w ogóle, czy tutaj w ogóle będziemy gdzieś schodzili. Ty, jest spoko, bo nie ma lawy, jest woda, także jest bezpiecznie. Tu już się bezpiecznie czuję, słuchaj. Pozwiedzamy. Bo ja tak samo. Zwiedzamy, jakaś wygodna kanapa tutaj widzę. O, sobie usiądę, no, okej. Ty myślisz w ogóle, że my teraz znajdujemy się pod wodą? Czy to jest jakieś złudzenie optyczne, tak. Czy coś? No jak kotwice są, to wydaje mi się, że tam pod u góry, pod powierzchnią jest jakiś statek, że tutaj kotwice za ten No rzucił. Możliwe, stary, że my znajdujemy się w jakiejś ogromnej rafie koralowej czy coś. W ogóle zobacz, ile drewna tutaj jest, stary. Ja nie wiem, skąd to się tutaj wzięło i jak ten świat tutaj funkcjonuje, ale tutaj oni chyba jakieś zebrania mają, nie wiem, widać, że tu ktoś śpi, może to jest ogólnie pokoik taki jakby tego Spongeboba, co? Myślisz, że to jest możliwe, że tu nawet łóżko jest Spongeboba i te krzesła, to wszystko to tutaj jest Spongeboba właśnie. No, powiem ci, że kurczę, ciekawie ten świat wygląda, ale tam widać wodę, nie, ja teraz nie wiem, czy my jesteśmy pod wodą, czy tam, kurczę, gdzie jest ta woda, widać wodę, ja nie wiem, mordeczko, może nie wiem, stary. Może po prostu to jest taki poziom głębokości, że tam, gdzie widać tą wodę, to jest najgłębiej, a my jesteśmy jeszcze na tym poziomie takim niskim. No nie wiem, ale ogólnie mi się, ja w ogóle, tam jest takie żółte niebo, fajnie to wygląda, ale w ogóle ja ci powiem, że ja nie chcę szukać tego Spongeboba, jak on gdzieś niby jest w podziemiach tego miejsca, a żebyśmy my doszli do podziemi, to nam zajmie, kurczę, godzinę, żebyśmy się gdzieś kopali pod ziemię. Nie, no tu nie ma co, wracamy, bo teraz ostatni nas portal czeka, najlepszy TNT portal, zobaczysz, co tam się będzie działo. O kurczę, stary, z TNT to ja już się boję, dawaj, wchodzimy z powrotem, o nie, to będzie stary, to będzie rzeźnia, ja już się boję, kurczę, żebyśmy tylko, stary, wyszli stamtąd cało, żebyśmy wyszli stamtąd żywo. To co, teraz ty losujesz? Nie, dawaj na raz, dwa, trzy, trafiamy w TNT, co ty na to? Dobra, dawaj. Raz, dwa, trzy. Dobra, mamy to, TNT wylosowane w kole fortuny, dlatego teraz będziemy wchodzili, uwaga, ja lecę pierwszy. O, to będzie ciężki portal, Lucky, ja już się boję, bang, jestem... O nie, ja nie mogę, tutaj są wszędzie TNT i pełno szkieletów. O kurka wodna, co tu się dzieje? Kurczę, kumarz, że tutaj wszędzie są w ogóle jakieś szkielety? Ile tutaj ludzi musiało w ogóle paść? Ja nie mogę, kurde. Czekaj, jest skrzynka. Ten portal jest straszny bardzo. Ja się boję, jak tutaj coś wysadzisz, to przecież to wszystko pójdzie z dymem. Ta, stary, wystarczy jedna zapałka tutaj rzucić, czekaj. Wymiar TNT, inaczej świat gry i zabawy, co? To jest świat gry i zabawy? Wystarczy, że weźmiesz ze skrzyni zapalniczkę i odpalisz jeden ładunek. Będziesz się bawił niesamowicie, gwarantuję ci. Ale jak to gry i zabawy? To oni sobie jakieś żarty z nas robią? Ej, to jest kurde jakaś podpucha mi się zdaje. Mówią, że niby odpalimy jeden ładunek wybuchowy i będziemy się świetnie bawić. No już w to wierzę. No na pewno, ja wątpię, przecież jak to ma wszystko wybuchnąć naraz, to przecież my nie przeżyjemy chyba tego. No kurczę, nie wiem, chodź pozwiedzamy, zobacz jakie to jest ogromne. Widziałeś kiedykolwiek tyle ładunków wybuchowych w jednym miejscu i wiesz co, obok siebie? Ja nigdy w życiu tyle wybuchów ładunkowych nie widziałem, no przecież to jest niesamowite, Jeeply, może się tu przeprowadzimy. No stary, możliwe, żebyśmy się przeprowadzili, słuchaj. Ty, odpaliłem stary przypadkowo jeden ładunek. O nie, uważaj, uciekaj. Nie. Wracamy do portalu.